tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem zadania o następującej treści. Ile gram tlenu potrzeba do przeprowadzenia reakcji spalania całkowitego 25 gram glukozy? Ile gram tlenku węgla 4 i wody powstanie w trakcie tego procesu? Aby rozwiązać tego typu zadanie, najpierw należy wypisać dane i szukane, jakie odczytujemy z treści zadania. Następnie zapisujemy równanie reakcji chemicznej i dobieramy współczynniki stechiometryczne. A na podstawie stechiometrii równania reakcji chemicznej szukamy odpowiedzi na zadane pytania. Z treści zadania wynika, że 25 g glukozy reaguje z tlenem. Dana jest zatem masa glukozy i wynosi ona 25 g. Szukamy natomiast masy tlenu, który w pełni przereagował z glukozą i chcemy poznać, jaka jest masa poszczególnych produktów reakcji spalania całkowitego zadanej ilości glukozy. Zapiszmy i uzgodnijmy równanie reakcji spalania całkowitego glukozy w tlenie. Glukoza reagując z tlenem spala się, dając tlenek węgla 4 i tlenek wodoru – wodę. Dobierzmy współczynniki stechiometryczne w tym równaniu reakcji chemicznej. W jednym molu cząsteczek glukozy znajduje się 6 moli atomów węgla. Natomiast w jednym molu cząsteczek tlenku węgla 4 mamy jedynie 1 mol atomów węgla. W związku z tym przed wzorem tlenku węgla 4 postawmy 6. Teraz przejdźmy do atomów wodoru. W jednej cząsteczce glukozy znajduje się 12 atomów wodoru. Natomiast w jednej cząsteczce wody mamy 2 atomy wodoru. Aby uzgodnić liczbę atomów wodoru po stronie substratów i produktów, wystarczy przed cząsteczką wody postawić 6. 6 razy 2 da nam 12 atomów wodoru po stronie produktów, dzięki czemu liczba atomów wodoru po stronie substratów i produktów jest taka sama. Przejdźmy do atomów tlenu. Po stronie produktów mamy 6 razy 2 atomy tlenu w 6 cząsteczkach dwutlenku węgla i 6 atomów tlenu w 6 cząsteczkach wody, co w sumie daje nam 18 atomów tlenu. Po stronie substratów mamy natomiast 6 atomów tlenu w jednej cząsteczce glukozy i 2 atomy tlenu w jednej cząsteczce tlenu. Aby uzgodnić liczbę atomów tlenu, nie powinniśmy już zmieniać liczby cząsteczek glukozy. Gdybyśmy zaczęli tutaj wstawiać jakieś inne niż jeden współczynniki stechiometryczne, to automatycznie musielibyśmy na nowo zmieniać liczbę cząsteczek wody i tlenku węgla 4 po stronie produktów. W takim razie, aby uzgodnić to równanie, po stronie substratów i produktów musimy mieć po 18 atomów tlenu. W cząsteczce glukozy mamy już 6 atomów tlenu, więc brakuje nam jeszcze 18 minus 6, 12 atomów tlenu po stronie substratów. Jeśli przed cząsteczką tlenu postawimy 6, to liczba poszczególnych atomów po stronie substratów jest równa liczbie poszczególnych atomów po stronie produktów. Równanie reakcji chemicznej jest uzgodnione. Teraz je zinterpretujmy pod kątem tego, o co nas pytają w zadaniu. Jeśli do reakcji weźmiemy 1 mol glukozy, wtedy reaguje on z 6 molami tlenu, w wyniku czego powstaje po 6 moli tlenku węgla 4 i tlenku wodoru. W zadaniu nie pytają nas o liczbę moli poszczególnych reagentów, tylko o ich masę. Obliczmy masy molowe poszczególnych reagentów. Masa molowa glukozy równa jest 6 razy masa molowa węgla plus 12 razy masa molowa wodoru plus 6 razy masa molowa tlenu, co w sumie daje nam 180 g na mol. Masa molowa cząsteczek tlenu to 2 razy masa molowa atomów tlenu, czyli 32 g na mol. Masa molowa tlenku węgla 4 to masa molowa węgla plus 2 razy masa molowa atomów tlenu, 44 g na mol. Masa molowa cząsteczek wody równa jest 2 razy masa molowa wodoru plus masa molowa atomów tlenu, 18 g na mol. Aby całkowicie spalić 180 g glukozy, potrzebujemy 6 razy 32 g tlenu. I w wyniku procesu powstanie nam 6 razy 44 g tlenku węgla 4 i 6 razy 18 g cząsteczek wody.
Jeśli do reakcji weźmiemy 25 g glukozy, to musimy również mieć x g tlenu i powstanie nam y g tlenku węgla 4 i z g wody. W tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak rozwiązać odpowiednie proporcje i wyliczyć, ile to dokładnie reagentów jest użytych bądź powstaje w trakcie reakcji spalania całkowitego 25 g glukozy. Zacznijmy od obliczenia masy potrzebnego tlenu. 180 g glukozy reaguje ze 192 g tlenu, więc 25 g glukozy reaguje z x. X wynosi, mnożąc na krzyż, 25 razy 192 dzielone przez 180. Czyli 26,7 g. Teraz kolejna masa powstającego tlenku węgla 4. 180 g glukozy po spaleniu dałoby 264 g tlenku węgla 4. Więc 25 g glukozy da y g tlenku węgla 4. Y wynosi 25 razy 264 dzielone na 180. Y wynosi 36,7 g tlenku węgla 4. Teraz kolejne obliczenie masy powstałej wody. Z jednej strony możemy masę wody obliczyć w ten sam sposób, jak obliczaliśmy masę tlenu czy masę tlenku węgla 4. Z drugiej strony możemy posłużyć się prawem zachowania masy. Zgodnie z tym prawem masa substratów musi być równa masie produktów. Sumaryczna masa substratów wynosi 25 g plus 26,7 g. Czyli mamy tutaj 51,7 g substratów. Taka też musi być masa powstałych produktów. Póki co wiemy, że w trakcie reakcji powstało 36,7 g tlenku węgla 4, więc wody w tej reakcji powstało 51,7 odjąć 36,7 g, co daje nam 15 g. Takim sposobem rozwiązaliśmy to zadanie. Odpowiedź do zadania brzmi: do przeprowadzenia reakcji spalania całkowitego 25 g glukozy potrzeba 26,7 g tlenu. W trakcie procesu spalania całkowitego powstaje 36,7 g dwutlenku węgla i 15 g wody.